Jesteś... O! Zaraz się przywitam, tylko muszę coś zrobić. Dobra, ale nie możemy na nich czekać. Musimy wejść. Uwaga, wchodzimy! Tu jest! Musimy się ich pozbyć, potem się z wami przywitam. Szlak! Oła! Wyrwałem, panie. O kurde. Dobra, ale nie możemy na nich czekać. Musimy wejść. Uwaga, wchodzimy! To pej! Witam was bardzo serdecznie, nazywam się Seric, to jest, jak po tytule widać, to jest Max Payne, przepraszam, że się z wami nie przywitałem, aczkolwiek musiałem się skupić na tym. A cóż to? Mam tu jakiś wykrzyknik, czyli tutaj coś muszę zrobić. To już czytaliśmy w poprzednim odcinku. I... cóż, idziemy sobie na dół, musimy uciec z tego przeklętego miejsca. Mam ze sobą Desert Eagle'a. Nawet sporo tej emocji Desert Eagle'a, tylko pozwolisz sobie grę, trochę przyciszę wam podgłośnie potem w montażu. O, winda. Wydostanie się było trudną sprawą. Zamknięta klatka schodowa i winda niedziałająca od wieków. Policja, działania, czyż, śnieżycy, dżin brawura, wszelkie... Znowu to radio. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Nie wiem, do czego służy to łóżko, ale wygląda mi to bardzo, bardzo dziwnie. O, radio. Na konferencji prasowej burmistrz oznajmił, że Walkiria stanowi poważne zagrożenie dla miasta. Wezwał też do podjęcia nadzwyczajnych działań, aby wyeliminować ten problem. Najnowsze wiadomości. Sprawa Walkirii staje się coraz poważniejsza. Zamordowano dzisiaj agenta DEA, Alexa Boldera. Agent Bolder został kilkakrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Zabójcę zidentyfikowano. Jest nim Max Payne. Pętla wokół poszukiwanego mordercy zacieśnia się, gdyż coraz większa liczba policjantów przyłącza się do akcji. Zdaje się, że miałem swoje 5 minut sławy. Kocham ten sarkazm Maxa Payna. Super. O, da się tutaj rozbić? Da się. Ale chyba coś u góry ominąłem, zdaje się. Nie. Czyli jednak konieczne jest wyjście przez okno. No brawo, jeszcze więcej hałasu na rób. Tu się nie da wejść. Ale się rzuca. Czekaj, słyszę jakiś głos. O kurczę, ile ich tu? W głowę. W głowę traf chociaż. Pięknie. Myślałem, że wyskoczę za tamto. Dobra. Ale jest chyba jeszcze jeden. Dobra, wszystkich załatwiłem. Uff. Muszę wziąć te tabletki. Zamykaj te drzwi. Dobra, nie mogę. A co to jest? Pełno kartonów. Nic nadzwyczajnego. A tutaj? No, jeszcze więcej hałasu. Dobra, ostatnio sobie zostawię. Da się to wziąć? O! Fajne. Może sobie tutaj tak naciskać, ale chyba się materiały już skończyły. Dobra. Zapis. Nie ma! Broń! Tam była broń. Uff. W porę. Nie podskakuj do mnie. Dobra. Śrutówka. Śrutówka mi się przyda. Znowu te łóżko. No ciekawe, po co te zdjęcia? Dobra, idziemy. Okno można wybić? Owszem, chyba da. Więcej hałasu, no. W tych pokojach może... Plecy miałem i mam. Dobra, powybijani. Moja pani, proszę poświęcić chwilę na sprawę najwyższej wagi. Co to jest za telewizja? Rzeczy same, moja pani. To zdarzyło się podczas naszego. Kurzają mnie takie ryjce. Chwileczkę. A bo w sumie babę też można strzelać. A nawet najlepiej. Znaczy.
To prawda. Walkirią mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem uważać. Miałeś przy sobie broń. Każdy, kto jest naćpany walkirią, pewnie mnie zaatakuje, także jestem zdany tylko na własne zaufanie do ludzi. Dobra, weźmy jednak całość, bo tutaj czujesz, czy kamień, niełatwa walka. No, śmiało. Hop. Gdzie oni są? A, w tym pokoju pewnie. Tak. Do mnie z obrzyna? Nie próbuj nawet. I zmarnowałem pocisk. Ale to nic, i tak mam dużo. I się zresztą zbierze. Uff. W odpowiedniej chwili zareagowałem. Gdyby mi kryta zadał, no to byłoby kiepsko. O, tu też można się bawić nawet dwoma. Dobra. Muszę być bardziej poważny. Czy to tak działa jak w Far Cry'u? Tak. Dobra. Cholerny zło. Uważaj, bo jeszcze ci odda. Zabić go! Gleba. I znowu to przeklęte radio. Ale może coś nowego w nim. A tutaj jest coś? Nie ma. Walka z narkotykiem Walkirią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsza w dziejach miasta Śnieżyca nadal szaleje. Walkiria stanowi zagrożenie. Nie chce już mi się tego słuchać cały czas. No. Umarł z rozkoszy, chyba. Tak mi się zdaje. Amunicja. O, tabletka? Dokładnie. To mi się teraz najbardziej przyda. To przyjęcie najwyraźniej zamieniło się w stypę. Chyba nie straciłem zbyt wiele zabawy. I znowu te same zdjęcia. Myślałem, że ci zdadzą na kreatywność. Znaczy, co? Dobra. Nie tym razem. Zrobię zapis. Nie tym razem. O szlak. Już może być ze mną krucho. Dobrze przeczuwałem, żeby zrobić zapis. Bardzo dobrze przeczuwałem. W górę! Szlak, tylko teraz jeden kryt i nie żyje. Nie, to on nie żyje. Przewrócił się. Ale teraz muszę być bardziej uważniejszy. A przynajmniej dużo amunicji do śrutówki mam. I nie jestem w tym sam, bo oni też mają amunicję do śrutówki. Co tutaj pisze? A, pizza. Tak, pizza. Przepraszam, nie pisze, tylko jest napisane. A to do czego służy? A nie, w sumie wiem. To tak powinno być? Jak jeszcze raz strzelę, to wybuchnie. To tylko cieknie po prostu. Znalazłem pokój, w którym był muerte. Muerte też dostał list. Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Punginello ze sprawą Walkirii. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Punginello. To Punginello. Że ojciec chrzestny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, wyciągnęła ci rodzina Punginello. Czekam. No to cóż, pora wyruszać. Co jest w tej szafie? Nic szczególnego.
środki przeciwbólowe. Oj. To wygląda, jakby to zaraz miało wybuchnąć. Ale skoro to działa, to być może boiler ma takie zastosowanie. Tylko jakby to wybuchło, może mołotowem. Dobra, spróbujmy mołotowem. Nie wierzę w siebie. Co ja zrobiłem, to ja nawet w to nie wnikam, nie? Dobra, go. Ole pierdzielnęło. Dobra, teraz na drugim miejscu. A w tą beczkę mogę strzelić? Nie, on to nic nie daje. Ale teraz tylko jeden strzał i już nie żyje. Tak jak na przykład teraz. Chodźcie. Dobra, jak zaskoczę, to nie będzie odwrotu. Go. Pora na szybkie akcje. Teraz! Dobij go! Świetnie. Uważaj teraz. Muszę sobie teraz uważać. Otwieraj ten pokój. Zamykaj. Dobra, ciul. Poczekam, aż tutaj przyjdzie i go zastrzelę. Albo w sumie... Dziwka zostawiła na stole swój pamiętnik. Zaraz przeczytam. Tylko go dobiję. Dobij go! Jest! Padł. O, exit. Nie, nie mogę wyjść. Dobra, pora przeczytać ten pamiętnik nieszczęsny. A w szafie coś jest? A może tutaj? Mi się przydała strasznie jakieś leki, cokolwiek by mi się przydały. A może tutaj są jakieś leki? Dobra, najpierw przeczytam ten pamiętnik. Czytaj. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candida. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała, o ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka walkirii. Ajajaj, nieźle. To jest nie dla niej. Dobra, kolejny zapis. Dobra, idziemy. Myślałem, że policja przyjechała tutaj. Dobra, idziemy dalej. To ja cię załatwię. Byłem szybszy. A to? To jest gaśnica, po prostu na niej nie wybuchnie, to nie jest GTA 4. Exit? Nie no, innego wyjścia tutaj nie ma, chyba że się to jeszcze porozglądam, chociaż wątpię, żeby tutaj... A nie. Tak jak w Skyrimie, czyli w szafie. Jestem po drugiej stronie, fire door. Sprytne. Się przestraszyłem. Dobra, idziemy tam. Bo w sumie... Kurde, jestem zdany na walkę z nimi. O! To było fajne. Fajne triki z Afryki. O, winda. Coś czuję, że może być gorące na dole, więc sobie zapiszę. Tylko może poszukam jeszcze jakichś leków tutaj. Jakiekolwiek leki. Nie, tutaj nie ma żadnych leków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż w sumie, jeśli bym poszedł tędy, to daje życie. Nie no, to nie dawało nigdy życia. Chociaż... Dawaj mi. Dobra, leków tutaj raczej nie znajdziemy, czyli jestem zdany tylko na moją resztkę HP i moją szybkość. Dobra, idziemy. Krwiobieg Nowego Jorku.
pralnia. Coś też tutaj będą gdzieś leki. O szlak. Chciałem dwie berety, a nie jedną, ale dobra. Zrobię to po cichu. Gincie. Myślę, że mi się to udało. I ostatni typ padł. O, znowu telewizja. Co nowego? Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już 3 dni. Nic nie zapowiada jej rychłego końca. Jak sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkirii. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale Śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szansę na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. Możemy iść dalej, ale leki, potrzebne mi są leki. Trzeci save, bo czuję, że mogę umrzeć. Cofnij się, Max! Pięknie. To było niezłe. To mi się podobało. Rozwalmy to. Nie można tego otworzyć. Można, tylko trzeba skrzynię rozwalić. Nic nie było. Może on jest miły? Nie. Poszedł zawiadomić resztę. Dobra. Idę zobaczyć, co jest dalej. W tym śmiesznym pokoiku. Nie można. Czyli to było jedno z wyjść. Okej. Okay. Teraz się muszę przygotować. Mysz! Znowu myszy! O, gazeta. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczyk. Gulp, gulp. Ten pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Hmm? Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Ja pierd... Narzędzie... Aha. O, kij baseballowy. Ty, nieboszczyk, wstawaj. Dobra. Okej, okay, czyli to samo wyjście. Włączaj to. Szybko zapis. A nie, tam mogą być leki. Zapis. Dwie berety. Do góry. Szybko, szybko. Bullet time. No. Załatwiłem ich wszystkich w porę. Dobra. Proszę, niech to zadziała. O. Amunicja do śrutówki akurat, kiedy mi są potrzebne bardzo leki. Dobra. Może tutaj będą leki, bo to wygląda na kuchnię, więc dokładnie. Uff, w końcu leki. W końcu będę mógł przyjąć trochę więcej kuli na siebie i zdać się na trochę swobody. Zapis. Zaraz któreś drzwi wejdą pewnie i będę przefikana. Dobra, jeden zdjęty, teraz tylko ta dwójka. Oła. Jeden celny strzał i już nie żyje. Dobra. Ło, ale się fajnie odbił. Dobra. Dałem radę, a już myślałem, że padnę. Dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Na stole leżał klucz. Klucz do baru. Znowu drzwi. Może jakaś broń? Środki przeciwbólowe. Jak mi o teraz gra się o mnie troszczy. Koktajl Mołotowa.
brzmi świetnie, a tutaj może coś? Nie. Przepraszam, to ciągle robię napisy, ale nie chcę wszystkiego powtarzać od nowa. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kung Fu. Powiedz Kenny, byłem tym tak zdołowany, że dusiłem ich kablem konsoli do gier. O, Rico, jesteś niegrzeczny. Oj, jestem, prawda? Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Nie trafiłem chyba. Dobra, szybko. Polika. Ty też do mnie strzelasz. Rico! Dobra. Zaraz Rico zginie. I ty. Kurde, zaraz ginę. Oła, dobra. Teraz bez wygłupiania się, zostajemy ich tak jak się powinno to robić. Nie, Muerte, nie wyjdzie stąd żywy. Nie Muerte, nie tym razem. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. Padł. Kolejny save. I Desert Eagle. A ciebie użyję specjalnej broni. Bo ty jeszcze podlegasz tej Valkyrii. Za byle pieniądze, a takich osób nie szanuję. Ale ty się trzymasz, po dostaniu kulki w głowę się jeszcze trzymasz. O, dźwięk z Gothica chyba. Dobra. Okej. Okay. Co to był za odgłos? Ło! Znowu muszę to samo powtarzać, dobra, go. Ogień. Teraz bawimy się w kill, teraz się bawimy w dwa ognie. Teraz muszę użyć koktajlu Mołotowa, bo inaczej się nie obędzie. Dobra, go. Nie no, jeszcze raz muszę to zrobić. Dobra. Kurde, po co ja strzeliłem? Dobra, go. Zrobię to. No, bierz Mołotówkę. Zdezorientowałem go, nie wie co robić. Teraz muszę powoli dojść do niego i go zabić. Dobra, już wiem jak to zrobić mniej więcej. Ty koleżanko, już nie żyjesz. Ale grubo się trzymała ta baba. Dobra, go. Ty nie umiesz strzelać z tej broni, Gamoniu. No jednak umiesz, bo mnie trafiłeś, ale on nie umie z niej strzelać praktycznie. Dobra, odłamek jej trafił. Wszystkie pociski w nią trafiły, a ona jeszcze nadal żyje. Ona chyba jest postacią z największą ilością życia i odporności w grze. Nie wierzę w siebie, co ja robię. Dobra, go. No, co ona ma tak dużo życia? Co jest z nią nie tak? To jest jakiś mini boss?
Chyba, że ma jakąś kamizelkę kuloodporną, chociaż w to wątpię. No, ona jest naprawdę jakaś potężna. Dobra, użyję obrzynu. Pięknie. Obrzyn ją na raz załatwił. Ciekawe, co będzie z tym drugim. Dobra, to akurat sobie też zapiszę grę. Ale disco. Dobra, go. Prawie. Dobra. Robię tą samą akcję. Unikamy pocisków jak jakiś Matrix Man. Matrix Man. Jak Neo z Matrixa. Nie Matrix Man, bo tak się nie mówi. To jest obraza dla Matrixa. Dobra. No, przeładowuj to. Ładuj. Teraz jest ranny. Nic sensownego nie wskóra. Ale ja mogę wskórać dużo. To jest jednak muerte, to nie było muerte. Dobra, go. No, on wytrzymał dwa strzały z obrzynu. Dobra, zapis kolejny. Bo raszuję teraz. Go. Pięknie. Wow. O, Ingram, to jest jego ta broń. Jeszcze raz. Szybko, cofnij się, pięknie. Teraz sobie na nich poczekam. No, wypatroszyłem go. Zapis. I lecimy dalej. Wiem, że sobie teraz z nimi dam radę. No. Wszyscy nie żyją. Udało mi się. Jakoś dałem radę, ale... Oj. Proszę o leki. Jakiekolwiek leki? Cokolwiek? Tutaj może. O, exit. Nie, nic z tego. Centralka telefoniczna była wciąż sprawna. O, da się to z kimś połączyć. Stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Nie. A. To Max Payne. Przyszedł, rzucił się na nas. Zabił, och. Chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden Greenham. Oby to był żart. Rozwalcie go. Co za problem? Halo? Halo? Wieść. Niczym śmiercionośny wirus. Rozeszła się w zepsutym krążenie miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Mój ulubiony cytat. Teraz pozwólcie, że zrobię małą pauzę, czyli cięcie, i pójdę do łazienki. Zatem wróciłem. Kontynuujemy naszą przygodę. Zjadłem leki i możemy wyruszać. Może górą by się dało przecisnąć. Co ja robię? Mogę zrobić tak. I teraz? Nie, mi ciula. To nie GTA San Andreas. Niedziałająca winda. Klub. Toaleta. W toalecie ktoś może być, także muszę uważać. Nie ma nikogo. Czyżbym wybił każdego? Za wcześnie powiedziałem. Kogo on zabija? Chyba nie mnie. Dobra, idziemy tam. Muszę się z nim zobaczyć. I zmierzyć. Cholera! Jestem szybki. O! Myślisz, że możesz mnie tak okradać? I strzał.
wyciągaj tego deserta. Idziemy. To się tutaj wejść? O, fajnie. Jeszcze tutaj sobie zobaczę, co to jest. O, stół do bilarda. Ile to jest? Fajnie też, fajnie, że tutaj są rzeczy interaktywne. Dobrze, że mam tego motowa, bo coś czuję, że będzie on przydatny na dole. Dobra. W drogę. Nie no, raczej nie będzie przydatny na dole. Da się tutaj zejść? Nie, wszędzie jest odgrodzona, no to czyli... Ahoj, przygodo. O, szlak! Ale fajna muzyka się włączyła. Muszę uważać, czy jednak ten mołotow się przyda. Pięknie! Fajczą się. Ale muzykę to mają dowaloną. I lepszy strzał. Padł. Ten wzrok. Kolejne leki? Nie. To jest wciąż to samo miejsce. Ale ładnie się spalili. O, Ingram. Ta brońka. Dobra, kolejny save. Ale ten Ingram to nieźle wygląda. Dobra. Aha, okej. Czyli wracamy do miejsca exit. Dobra. Czyli tutaj po lewo. Tutaj, sorry, tutaj jest przejście. Nie no. Muszę się jakoś stąd wydostać. Bo to mi na razie nie wygląda zachęcająco. Exit. Czy tutaj się nie da nic odsłonić, da się nic otworzyć? Co jest to diaska? Stąd zeskoczyłem, więc tu sobie nie wejdę. Tu nie ma nawet kłódki do rozwalenia, albo w sumie może będę idiotą, ale zobaczę, czy da się to otworzyć. No, miałem rację. Realman Casey. Może to jest jakiś element interaktywny, bo nie wiem dalej gdzie, bo nie wiem gdzie dalej iść. Ja tutaj byłem. Dobra, spróbujemy iść do góry. Chociaż u góry byłem, to niepotrzebnie, że tam, to niepotrzebnie tam idę, ale... Dobra, spróbujmy. Nie no, tutaj byłem już. Mogę sobie zrobić tak. Co to był za bullet time śmieszny? No, wsuń się. Dawaj, tu. No, skacz. Aha. Dobra. Niby to mamy, niby tego nie mamy, ale jesteśmy teraz bardzo daleko od celu. Wszystkich wybiliśmy. Ale tutaj nie da się absolutnie nic zrobić. Oni stąd wyszli, to teoretycznie powinno to działać. I te zasłony powinny się odsłaniać, ale... Nie wiem sam. Ja mam to wytnę, jak będę szukał tego przejścia, więc... W sumie tutaj coś może być. Beretta. Szlak, ja naprawdę nie wiem, co tutaj mam zrobić teraz. Phone. Muszę gdzieś od boku wejść, bo tutaj zeskoczyłem, a tutaj dalej nie wiem, co mam zrobić. Powybijałem ich wszystkich. Szlak by to trafił. Ale chyba mam pomysł. Choć nie wydaje mi się, żeby on zadziałał. No skoro tutaj to tworzyliśmy... Tam była dźwignia! Już pamiętam. Tylko gdzie była ta dźwignia? Wiem, że ją poczekałem i ona nic... A, tu jest ta dźwignia. Teraz ona powinna działać. To nie była dźwignia dotąd, tylko była dźwignia tam. Teraz bez problemu powinno się otworzyć.
Jest! Jest! Udało się! I dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam do lajkowania, subskrypcji, odcinku. I teraz jest rozdział 5, niech przemówi broń. Ale ten rozdział zachowam już na następny odcinek. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. I zapraszam was do kolejnych odcinków serii Max Payne. Odwrócić się, odejść i olać to miasto. To byłby mądry wybór. Ale widać, nie byłem zbyt mądry. Kamienice należące do Lupinu były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep z trunkami, lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy i tak dalej. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem. Wiedzieli też, że po nich przyjdę. I na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Melinę Lupino rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto, a słup ognia sięgnął nieba. Płomienie odbijały się w szybach czarnego Mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą, jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir, szef miejscowej rosyjskiej mafii, Sulwoku Puncinello. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. W bliskim budynku wybuchła kolejna bomba. Miałem szczęście. Zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby, a policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. O, koło fajnego sklepu nas wydrobiło. Było przed wybuchem. No to cóż, dziękuję za oglądanie, zapraszam do lajkowania, subskrypcji tego filmiku i... kończymy. Zapis. I żegnam się z wami, już się nazywałem się Serit i zapraszam was na kolejne odcinki z Max Payne'a i inne, które się pojawią. Po serii z Max Payne'a oczywiście zrobię Max Payne'a 2 lub Wiedźmina 1. A jak nie wyjdzie, to zrobię obie. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Ja nazywam się Serit, w sensie nie mówię, że to już koniec serii, bo co dopiero początek, bo jeszcze długa droga nas czeka w Max Payne'ie. Ale mam nadzieję, że wam ta seria się spodoba. Z tego co widziałem, tam parę osób się interesuje serią, na przykład pani Marzyna komentuje moje filmy. I pozdrawiam serdecznie. I cześć.